Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraftowanych w nowym roku i jest ze mną oczywiście Maciek i Tomek. Jesteśmy. Dzień dobry. I słuchajcie, dzisiaj, jak już pewnie widzicie po tytule, wyzwanie ogródkowe. Tak trochę się w ogrodników pobawimy. Ogrodnicze, Wojtek, ogrodnicze. Tak, dzisiaj się w ogrodników pobawimy. I słuchajcie, dzisiejsze zadanie jest zrobione przez Emilkę Eiza. I to jest, słuchajcie, zróbcie ogródek, w którym będzie. Ma być minimum 10 na 10. Ma być drzewo, ławeczka, kwiatki, trawa, żywopłot, płot, fontanna oraz dodajcie coś od siebie. Zapomniałem. Słuchajcie, jednym słowem masz zrobić ładny ogród. Mam go ogrodzić? No teoretycznie mam już wizję przestrzenną. A i w ogóle Wojtek, bo nie powiedzieliśmy na początku odcinka, zaliczamy to musiowi te warunkowe, tak, te zadania, tak samo jak my mieliśmy Jopy. To tak samo Esy też można zaliczać. Właśnie. Tam nie ma patyka. Tam jest odwrócony ten węgiel. To ja sobie go obrócę. To obróć. Cwaniaczek. No, zdałem sobie na tego wydupi. Tam się wydupisz. Słucham. Maciek, weźmy, nie, ty masz 15 co? Minut dzisiaj. Dlaczego? Czemu to jest obrócone? Maćku, 15 no, minut. No bo Essen mi obrócił. No, pięknie, Tomku, pięknie. Ale nie. No już przestańcie się tłuc. Powiedziałem, no. I słuchajcie, korzystając oczywiście też z okazji, że nowy rok, weekendzik, to zapraszamy was na G2 z naszymi kodzikami, macie oczywiście, macie oczywiście, kaszbaczek, tam wszystko macie w opisie oczywiście do filmu. No, ja no coś dobra, to jestem. Więc teraz tak, umówmy się, bo robimy to, rozumiem, no, przy domach, więc umówmy się już teraz, jak my to robimy. Maciek, ty jak chcesz ogród? Ja mam wizję przestrzenną koło mojej zagrody tutaj. Czyli tutaj, gdzie teraz stoisz, będziesz miał ogród, tak? Tak. Się na magazynu. Tak, ja będę takie połączone właśnie wejście z ogrodem. To się umówmy. Ja to malejko trochę przesunąłem. Tomek, a to nie lepiej, żebyś sobie zrobił z tej strony tu? Po tego garażu. A dlaczego ciebie nie było na serwerze? Co z tym magazynem tu masz, nie tak? Ja mojego też nie dokończyłem, nie miałem czasu. Macie, ja ci zapłaciłem, nie zrobiłeś go. Ty mi zapłaciłeś, mamy w szach. To umówmy się tak, Tomek, ty robisz z tej strony domu, Maciek robi tam, a ja robię za domem. No dobra. Tylko, że będę musiał tutaj skopać, ale to dobra, to się jakoś ogarnie. No dobra, to ja co? Ma być ogrodzony? No, musisz, Tomek, musi być żywopłot i płot. Więc umówmy się tak, że możesz połączyć płot z żywopłotem. Czyli na przykład, no, co, musisz ogarnąć, no musi być ogród, w którym są te wszystkie rzeczy i coś od siebie trzeba dodać. No, dobra. Czy wy jesteście gotowi? Jesteśmy, no, tylko poczekaj, bo czegoś szukam. No to chodzisz tu na start, ty. A, no ty, już. Koń nam jeździł. No, słuchajcie, i to jest też zadanie, w którym nie ma zaznaczonego, że nie możemy używać naszych rzeczy, a zważywszy, że mamy sporo różnych rzeczy, więc będziemy po prostu używać, bo mamy kwiatki, mamy wszystko, więc tak to ogarniemy. Także pamiętajcie, jeżeli nie możemy używać naszych rzeczy, to nam napiszcie. Także to tak, wiecie, tak na przyszłość. No, dobra. No, dobra, licz. Tak, tak. No? Tomek ma... A nie, dobra, to ja będę mieć tylko... Każdy ma 20 minut, tak. No to raz, dwa, trzy, go. 20 minut. I co ja mam zrobić? Ogródek 10, minimum 10 na 10. A to ten, no to tyle co zapamiętałem. Bo no i to jest jak się płot robiło. Z patyków pewnie samych, nie? Co? 7, 8, 9, 10. Płotki? Chyba tak. No. Nie pamiętam. Nie, ale dupcz mam. Jakby ktoś z was się pytał, co ma w środku być, to wiecie. To się pytajcie, bo... Pytać. Dobrze, dobrze. I ja w razie czego SN, mam odpalone. W sensie, no ja SN, no. Du SN. O co pytałeś jeszcze raz? Duhast. Ja się robi płotek? Patyk, no to jest tak, po lewej stronie patyk, na środku dwa razy deska i potem znowu patyk. Tak, bo jak zrobisz odwrotnie, to masz furtkę. Nie, furtka jest, nie, patyki muszą być w środku. No tak. No, tak, wiadomo, że to... Ale mi się zawsze też to myli, wiecie? Zawsze, no, zawsze. No, tak samo. Pomimo tego, że niby znam to... Ale Wojtek, tak, nam drzewo raczej nie wyrośnie w takim krótkim okresie masz czasu. Masz też mączkę kostną. Gdzie mam? No macie na pewno, no, przecież mieliśmy. Dobra, pochodzimy. Może jakieś kości mieć mam. Trochę. Albo kość, albo mączka kostna, to mam nie ma jedną znaczenia. Dobra, mam. No, bo przecież my mieliśmy tam kości, coś tam ogarnialiśmy, żeby były. Czy idzie noc, czy mi się tylko wydaje? Nie. Jakaś baśka szeleściła. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. U mnie tak się pisłem. Tylko wiecie co, ja mam dziwne wrażenie, że mi chyba trawa nie zdąży wyrosnąć, bo ja tu równam teren.
powiedzmy. Ale jaką robisz trawę? No bo aha, w sensie, żeby była zielona normalnie, tak? Tak, ja tu równam po prostu teren, wiesz? Więc najwyżej jak nie wyrośnie, to trudno. Ja mam płotki. Ej, to będą mieć dwa różne płotki, a co tam? Może być. Dobra, co miało być? Drzewo, co jeszcze? Drzewo, ławka, kwiatki, trawa, żywopłot, płot, fontanna. I coś od siebie. I ktoś to będzie się jeszcze pytał, nie? Mhm. To pytanie błądzi. Będzie tak. Nie, ja będę musiał zrobić płot innego koloru, no. Rób, Excel. Rób, to się nic wiecie, nie przejmie. Się nie obracaj od mikrofonu. Ja się nie opuściłem. Muszę to zrobić inaczej, bo mi tu nie wyrośnie i to będzie brzydko wyglądać. Dobra, to będzie tak. Kurde, będą się iść po jasne drewno. No, braknie mi, ale kiszka. Kiszka? Ślepa? No, ślepa kicha. Dobra, tak. Uwielbiam, jak się niszczy liście i te lagi, prawda? O Boże, czekajcie, ja muszę zrobić już tą... No wiemy chyba. Z żelaza takie z dwóch. Nożycki. O właśnie. Nie bym się kapnął, bym nazwa wyskoczyła. Teraz mogę iść ciupać. Ciupaj. Tylko bezpiecznie, Tomku. Będę bezpiecznie ciupciać. Ciupciać? No zdodnienie odciupać. I w ogóle to jakąś baśkę słyszę, która gdzieś mi łazi, nie? Zabiją. Dobra. To czuję się jak Maciek teraz na tych, na trampkach, on tak kurde cały odcinek ciupał. A widzisz? Ale czekajcie, bo ja nie wiem co. Co ciupiesz? Nie. Idzie noc, czy będziemy szli spać, czy nie? Nie, możemy iść spać. Ja bym się poszedł przespać, no. Ja nie chcę marnować. Jesteśmy przy domu, także na spokojnie, można iść. Kto jest przy domu, to jest przy domu. Jezu, mam 4 staki, to mi starczy. Dobra. Wojtek, powtórz, co tam. Ja idę, idziecie spać, czy nie? Nie mam koło domu. No to SM, wracaj! No nie mogę wam dawać. No nie, no, jeżeli go nie ma przy domu, jak będzie przy domu, to dopiero wtedy, nie? Dobra, czekajcie. Co tam, Wojtek, jeszcze było? A co potrzebujesz wiedzieć? Co ci potrzeba? Co jest w zadaniu potrzebny czas? Fontanna. Powiedz. Drzewo, fontanna, ławeczka, kwiatki, żywopłot. Dobra, już, okej. Okay. Płynę już, no. Mhm. Jakby to tutaj... Dobra, chodźcie do łóżka. Tak? No. Dobra, idę. Leżę. Idę się położyć. Czekaj, ja tylko jeszcze zjem, bo... Głoda. Leżę! Nie mogę, bo u mnie są potwory gdzieś. Staję. A ja już zasnąłem. A ja wstałem. Idę robić, co mam robić. Ty chyba nie... Co to było? No, creeper mi buchnął w tym, w piwni, no, w moim magazynie. Dobra, nieważne. Mogę iść spać. Aha, już. Bum, leżę. Leżę. Ja też. Słuchajcie, mam jeszcze 13 minut, także na spokojnie. Ej, śpię z otwartymi drzwiami. Ej, ja nic nie mam oprócz ogrodzenia. Jak to, SN? No tak to. Jaka furtka. O Boże. O, dobra. Teraz to... Dobra. Żywopłot tam też miał być, tak? A mogę go już od środka robić? Jak ci wygodnie, no tylko musisz pamiętać, że cały ogród musi mieć 10 na 10. O, to ogrodzenia, więc z żywopłotem czy poza żywopłotem mam 10? No Tomek.
Jeżeli żywopłot zrobisz poza, no to on będzie poszerzał ci ogródek, tak? No to będzie mi skracać, ale to... Dobra, wiecie co, dla bezpieczeństwa zrobię poza. Zrobię taki tajemniczo. Secret, tak? Tak, top secret. To potem plantacje. Plantacje. Ja już wiem, nie pytam tam... czego. Ja już się domyśliłem, czego on tam plantację chce zrobić. Kokegugi. Kokegugi? No każdy zna Kokegugi. Ja nie umiem na czas. Ja to też tak zawsze powtarzam, Eszen. Depression jest na mnie. Tu. Jeszcze pochodnia, idź mi stąd. Dostaw biedną pochodnię z pokoju. Ej, żywopłot mi wchodzi tu. No kurde, koło barana. Czyli mówisz, że tam jeszcze baran wchodzi, tak? No. I baran wchodzi. Boże, dobra, mam ogrodzenie, mam żywopłot, ławka, tak? Ławka. Mam jeszcze jakieś drewno? Już nie... Nie pitol. Dobra, sobie z tego. Co? Już nie miałem drewna. Dobra, ławkę to zrobić. Stoimy z czasem. Mamy 11 minut jeszcze. Dobrze. Mogę mieć naruszną, a co? To bogatemu zabroni biedno żyć. Nie biednemu, bogato żyć. To jest ławka. Boże, to jest fontanna. Czekajcie, fontanko zrobię. Nie, jak ziemi, wam idzie, nie. Wojtek? Całkiem spoczko. Do dupnie. Aha. Czekajcie. No nie zrobię z piasku jakiś kretyn. A to nie musi być taka, wiecie, fontanna. To może być po prostu na przykład, nie wiem. Ja na przykład, słuchajcie, robię coś takiego, że biorę... zrobiłem z dirta taką tom i po prostu woda się wydobywa, bo to też jest jako fontanna liczone. O nie, czekajcie, zrobimy to tak. Nie wiem po co. To czekajcie, baketa potrzebuje, żeby wziąć wodę. Nie, przydałoby się. Bo SN ten... Nie przeskoczyłem dziurki, kurde. Tomek. Jak ci Maciek idzie? No idzie powoli. Dobrze. Jak łatwiej byłoby wodospad zrobić. Z domu. Dobra, ławeczka, kwiatki, trawa, żywopłot, płot, fontanna i drzewko. Dobra, to easy. No kurczę, naprawdę. Co? No chciałem, żeby mi wyrosło ładnie drzewo, to mi wyrósł jakiś... Kurde, gnat tutaj. Ej, postawiłem wodę i mi woda spadła. Jak to? Powiedz, na mojej koncepcji nie można tak zrobić. O kuźwa, zadałem sobie działkę. Tomek. No i zepsuła mi się fontanna. Musicie pamiętać, że z tą wodą tu w tych fontannach tak różnie bywa, nie? Dobra, ja mam oszklę. Mam chyba piasek. Nie, miałem chyba szkło. Ach, szkli, baranie.
Danka. Oj, to nie było do ciebie. No, no. No bo tak, ach, śpi, kochanie. Będę mieć najbrzydszą fontannę ever. Ja też, nie martw się. Oj, tam. Ja też nie mam jakiejś takiej super, hiper, turbo. Mhm, tak samo jak twój dom, Wojtku. No nie mam. Ja pierniczę klockarzem postawił. Dobra, drzewo, tak? Mhm. Coś tu drzewo uratuj sytuację. Nie mamy czasu. Zaraz ci powiem. Komu to potrzebne? Mamy 7 minut. Moja fontanna będzie taka dość niecodzienna. Zobaczysz potem moją. Jezu, ja mam za dużo rzeczy w kwipunku. Tylko pamiętajcie też, że ma być trochę trawy, nie? Ja mam trawę? A że takiej trawy, trawy takiej trawy, takiej trawy, 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 nie? O, jakiej trawy, skąd to wziąć tą taką trawą, trawę, trawę? Mączką kostną. Holandii. Czekajcie, trawa, żywopłot, płot, fontanna i coś od siebie. Kurde, jestem coś od siebie, to tak trochę ciężko. Dobra, drzewo stoi. To czekajcie, tak, ławka jest, fontanna jest, drzewo jest, ogrodzenie, żywopłot, coś jeszcze? Nie, no chyba wszystko. To jeszcze jakoś, dobra, też coś od siebie, dobra. Nie, co to jest od siebie, przepraszam bardzo. Zaznacz teren. Ja bym to zrobił... Dobra, zrobimy to tak. Okej. O! Co? Osiągnięcia tu się sypią. Ale nie moje. No dobra, wiecie co? Ja mi się wydaje, że już chyba skończyłem. Zaraz zobaczymy tam kurde willę z basenem. No, 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 już się tak tam nie rozpędzaj ty. Gdzież ty się buku postawiłeś? Czy serio tu nie mogę tego postawić? No kuźwa, no. Ile mamy minut? Już ci mówię. Jeszcze 4. Kurde, nie wiem czy zdążę. Jak nie zdążę, to powiem, że tak miało być. No, no zawsze tak można powiedzieć, to co ty. Tylko tu. Dobra, no i musiało się to skończyć. Jezus, ale to jest... Ja muszę iść drzewo zrupać. Kto tam był u mnie? Nie. Wojtek pewnie łazi. Nie. O Boże, reżim z tez wymyślił. Dobra. O, idealnie. Szybko, powrót. I tym razem w tą noc się nie kładę. 3,5 minuty. Szybko. No, szybko i wszystko gubię. O, dobra. Ej,
Ej, ale mi woda zalewa wszystko. No ja to miałem wcześniej. Ja nie wiesz, jak mam to zrobić. Pamiętajcie też, że to nie musi być takie, no... Jakie? No jakieś takie wymyślne, no nie musi być, no mówię, ja zrobiłem traktuszkę... Wojtek, no mówisz, że nas nie znam. Inaczej. Ja bym zrobił fontannę właśnie w tym momencie, nie wierzę. Nie, no mi się wydaje, że już skończyłem, bo ja już tutaj zaciekam za dużo. Nawet nie mam żadnych fajnych kwiatków. Jątrowe. Także słuchajcie, dajcie nam koniecznie znać, jak nam poszło. No, dobra. No dobra. No to słuchajcie, mamy 2 minuty, ja już skończyłem. A to nie, to jeszcze tak chcę, to dokończę. Bo ja już tu niestety nic więcej nie wymyślę. Baśka w złotej zbroi, słuchajcie panowie. Dziabią. Pięknie. Dobra, właśnie zatukłem. Dobra, jeszcze może zdążę jedną rzecz zrobić. Jeszcze jedną, proszę, jeszcze jedną. Ile jacorów? Sio! Dobra. To. Mam do piekła. Jeszcze jedno. Kurde, ja już też skończyłem w sumie. Minuta została. Poświęcam minutę, czekajcie. Boże, wszystko w to, żeby było szybciej, masowo, daj kliknij, wszystko zrób ten. No dobra, ja już jestem, okej, mam, done. Mhm. Ja bym to jeszcze oświetlił. No właśnie, musisz pamiętać o oświetleniu, Tomku. Teraz Maciek się załamał. Nie, czemu? Świetliłeś? Nie, chyba oświetlił ładnie. No. No dobra. No to ja jestem, ja już ten. To Maciek uchodź na gorące krzesła. O wypad. Tylko myślę, że chyba obejrzymy je jak wstaniemy, nie? Tak. Tomuś. 10, już sekundę. 9, dobra. 8, 7. Już? Tak, idę do łóżka. No dobra, to ja wyłączam w takim razie timer. Także słuchajcie, w równe 20 minut, a ja tak na początku myślałem, że 10 minut nam wystarczy. No. Nie, wiecie co, kurde, było ciężko. No. No. Także słuchajcie, ej, halo, kto nie leży? Ja już. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o rozmiar ogrodu, to raczej na 100% wszyscy mamy ten, bo to nawet też sprawdzaliśmy, czy będzie okej. Okay. Także to tego nie będziemy brać pod uwagę. Drzewko, ławeczka, kwiatki, trawa, żywopłot, płot, fontanna oraz coś od siebie. Także wszystko raczej... Jezus, czemu kwiatka? U nas będzie. Dobra, dobra, idziemy gdzie? Do Maćka? Dobra. To, no, możemy pierw do Maćka. Zapraszam. Dzień dobry. Jakie ogrody. Ej, ja mam tu aż fontannę. Ej, fajna. Ej, tu masz fontannę. I ode mnie jest stoliczek. Ja troszeczkę... Aha, dobrze. Do grilla, no co? Może być, żywopłot jest, ogrodzenie jest, wszystko jest. No to git. Dan, zaliczone. To teraz do Tomu się idziemy. Nie, do Wojtka. Nie, do Tomka. Bo nie, ty... bo ja nie... Wiemy, bo ty tu widzę taką fajną tą jakąś... Ale to... Ej, Maciek. Jaka altana w ogóle, patrz. Ale fajny pomysł z tym, ej. O Boże, patrz, dzyndzel mi został. Oj tam, nieważne. Nie, bo to jest ten czonek do składania parasola. To jest nawilżasz powietrza, ale jest ładnie, sympatycznie. A co jest od ciebie? No, hej, altanka. Aha! Z tornikiem, krzesełkami, no, bo dobrze. Tu jest ławka. Tu mam ławkę. Patrz jaki cwaniak. No pięknie, dobra, no to do mnie zapraszam. No i teraz nam szczęka opadnie. Nie. Może on nawet ścieżkę zrobił. No i mój. Nie komentuję. Także tutaj mamy stoliczki, ławeczki, tutaj jest fontanna. Oczywiście jestem jak zawsze najgorzej. A ode mnie jest. Przywykłem. A ode mnie tutaj jest molo do łowienia ryb, a tu jest wędka z tym. No. Także chyba zaliczone mamy wszyscy. Macie, czy ty widzisz jego ogród?
To jest jak zaginiony ogród, a nasz to takie, wiesz, nieodnalezione. Ej, halo, ty mówiłeś, że będziesz robić ten tajemniczy ogród. Żartował. No i niech mu zostanie tajemniczy. No i jest tajemniczy. No. Ej, ładnie. Znaczy, ja nawet nie wiecie co, ja nawet nie patrzyłem, jaki jest duży, ale na pewno jest dużo większy niż być tak powinno, bo ja ogarnę sobie od domu, nie? A ja myślałem, że trzeba mieć dokładnie proporcje i się kitrałem na tym. Nie, przecież Maciek, ja mówiłem, że może być większy. Aha. Ja też nie słyszałem. Ja też, no i tak dlatego dzisiaj nie. Ale słuchajcie, zadanie, sensu. Ale zadanko jest ładnie zaliczone. Jak macie ochotę i chęć, to możecie przebudować ogrody, żeby były ładniejsze. To co? Proszę, musimy garaż skończyć. Boże, magazyn! Garaż, Tomek. To czekajcie, skończ ten garaż. Mam. Dobra, raz, dwa, trzy. Czyli ładnie wszyscy zrobiliśmy, więc u Maćka będziemy mieli 20 minut. Ściana glorii i chwały. No nic, nie mów, Esen. Załamałem się. Także idziemy. Mam żółte kwiatki, więc pięknie, ładnie wszystko. Bum, bum, bum. Zaliczam. Och, mam kwiatki. A tam też były żółte. Ma ktoś jakiś inny kolor kwiatków? Mam białe. No to dawaj te białe. Ja mam jeden biały. To dawaj te białe, bo... O. Dobra, i to będzie jako ogrodek. No dobra, słuchajcie, to my wam w takim razie wszystkim bardzo serdecznie za dzisiaj dziękujemy. Mamy wielką nadzieję, że wam się podobało, także dajcie znać, jak tam ogródki wyszły. Ze mną był oczywiście Tomek. Byłem. Był Maciek. Byłem. No i jeżeli wam się podobało, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarzu, subskrypcji, włączcie dzwonek, wpadajcie do chłopaków na kanały i na nasze wszystkie social media. I dziękuję też wspierającym mój kanał. I słyszymy się jutro u Maćka i Tomka. Tak. Także... Trzymajcie się, cześć. Pa! Pa!